Dobrze był znak dany do rozpoczęcia. To jest The Human Story, a to jest urocza Jaśmina Nowak, speakerka w Radio Wnet która dzisiaj, tak jak inni nasi goście, powie, powie nam, jak dotarła do tego miejsca, w którym się teraz znajduje, w każdym możliwym aspekcie. Dzisiaj na pieszo, bo taksówka mi się spóźniła, ulicą Browarną, nie, oczywiście to żarty. Pytasz o miejsce, no ja pracuję jako dziennikarz w Radiu w No właśnie, przeszło. po co ta taksówka, niedaleko. Prawda? A to już, takie, to już takie lenistwo, które chyba <laughs> chyba naprawdę. Tak, to prawda. No ale taksówka nie dojechała, bardzo uroczy pan z Ukrainy nie mógł trafić. To też jest ciężko, bo my mamy redakcję Radia WNET na krakowskim przedmieście 79 i faktycznie, jak się tej pineski dobrze nie ustawi, to równie dobrze samochód może przyjechać gdzieś pod most albo na górze, gdzieś tam od ulicy senatorskiej i zawsze jest takie gania nie w kółko. Ale już tak pytasz oczywiście o radio. No pięć lat temu to jest taka dosyć droga zawiła, bo ja faktycznie wcześniej prowadziłam kawiarnię, a też jednocześnie studiowałam. Nie kończyłam dziennikarstwa, kończyłam psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ale tutaj muszę od razu dopowiedzieć, że nie obroniłam magisterki. Skończyłam 5 lat, napisałam magisterkę, a później już zaczęłam przygodę w radiu i, no, i to jest trochę tak ze smutkiem, teraz taką to, trochę goryczą myślę o tym, że powinnam była to zrobić, ale takie błędy lat młodości, także nie obroniłam magisterki. Ale by, bycie częścią radia nawet nie jest błędem, więc wiesz, no, może gdybyś się broniła magisterki, to kto wie, co by się stało. Nie, myślę, że mogłam to połączyć. To też właśnie wynikało z takiego nieprzemyślenia i trochę z lenistwa. Natomiast faktycznie tak, jak już skończyłam tą przygodę kawiarnianą, o tym też trochę porozmawiamy, to trafiłam do radia wnet. Słyszycie, już wie o czym będziemy rozmawiać? Jest przygotowana, jak to prawdziwa spikerka radiowa. Chociaż też trochę, no, pierwszy raz w życiu zamieniłam się z kimś rolami, bo zawsze jest tak, że ja zadaję pytania, więc nie ukrywam, że byłam zdziwiona. Muszę. Ale bardzo dobrze, bo to jest podcast, możesz mnie pytać. No to będę też na pewno. Tym bardziej, że, że pytam Cię często i też, jeżeli chodzi o tę tematykę bliskowschodnią, więc myślę, że też te tematy być może uda nam się poruszyć. No ale tak, powiedziano mi, że najlepsze miejsce, żeby zacząć, jeżeli chodzi o tą taką, nie wiem, mapę świata medialnego w Warszawie, to jest właśnie Radio Radio.net, bo ono jest małe, kameralne, a też dużo można się nauczyć. I jest Krzysztof Skowroński. Dokładnie tak. To nasz redaktor naczelny. No i ja też bardzo dużo z nim pracowałam, bo byłam jego wydawcą przez trzy lata. Więc faktycznie miałam do czynienia no z takim dziennikarstwem, chyba jeszcze trochę z, w starym stylu. Bo... A opowiedz coś o tym, jakie re dziennikarstwo reprezentuje właśnie e, pan prezes e, Krzysztof Skowroński, a jakie jest dzisiejsze dziennikarstwo również praktykowane w Radio Wnet? No właśnie, to jest trochę takie zderzenie dwóch światów, no bo Krzysztof różni się od większości jakby pracowników radia po prostu na całym pokoleniu. Tak? Czyli on jest od nas starszy, o tam, no możesz tam bez szczegółów, ale faktycznie pracuje jeszcze na takich starych zasadach. Na przykład nie używa komputera, kiedy robi audycję, to wszystko zapisuje sobie na wielkich kartkach i zapisuje sobie cały też taki swój cykl myślenia, czyli jakieś hasło od tego hasła, jakieś słowa, które wychwytuje u gościa. Mapy myśli. Mentalny. Tak, więc, <grym> jest, więc, jest mentalistą może. Ale to jest też tak, że na pewno, na pewno no jest to zależne od człowieka, ale ten sposób pozwala, żeby też i nas, nasz mózg więcej wychwycił i też uczy takiego samodzielnego myślenia. My jako dziennikarze już nowego pokolenia często tak pracujemy, czyli mamy śmiejesz się tak. Trzeba z tego, ale... to powiedzieć jasno, nie myślimy samodzielnie. Trochę tak jest, tak, bo mamy dostęp, no zobacz nawet jak z szukaniem informacji, kiedyś, nie wiem, musiałeś pójść do biblioteki, czyli wykonałeś cały szereg, prawda, działań, żeby, nie wiem, znaleźć odpowiednią książkę, przewartowałeś ich z tam stron, więc jakaś informacja już się pojawiła, potem dopiero dotarłeś do tej twojej, ale już zupełnie inaczej te procesy poznawcze pracowały. Dzisiaj sobie, nie wiem, wpisujesz w Google hasło, już je masz, często ta praca już jest przez, przez kogoś innego wykonana i też może to ma jakieś swoje zalety, ma na pewno, bo to jest, nie wiem, szybkość przekazu tej informacji, tego, że do niej dociera, ale twoje, Twoja praca jest mniejsza, ta, którą wykonujesz, prawda? Tak, raczej Więc... zbierasz klocki, ale już nie musisz e, tyle potu przelać. Umysłowego, miejmy nadzieję, żeby wyciągnąć jakiś kontekst. Ten kontekst już jest, on jakoś się pojawia spontanicznie. Tak, ale też, też co więcej, chyba to, co ja widzę na przykład w takim przekazie informacji dzisiaj, to że one są powielane. Zresztą chyba wszyscy to widzimy, tak? Wiemy, jak pracują, nie wiem. Większość mediów w Polsce, jak korzysta i przygotowuje serwisy informacyjne, no, no to korzystamy z. Jest papu, tak, jest jest pap, który jest papu i bierzesz to, wklejasz. Trochę tam przearanżujesz, no i może dodasz coś od siebie. Tak, tak. A Krzysztof właśnie pracuje zupełnie inaczej. On na przykład twierdzi, skoro robimy pierwszy program od rana, nie wiem, i to jest ten poranek w net, mamy określonych gości, to, to jest przede wszystkim kluczowa informacja, my z niej mamy tworzyć serwis i z niego mamy na tyle wyciągnąć, no bo też oczywiście no, rozmawiamy o bieżących rzeczach, komentujemy sprawy polityczne, więc sztuką dziennikarstwa, jego zdaniem jest to, aby właśnie potrafić wyciągnąć z tego gościa informacje, a niekoniecznie zajrzeć i skorzystać z tego, co już zrobił ktoś, ktoś za nas. Jasne, każdy człowiek jest chodzącym źródłem innych przeżyć, innych informacji, no i w końcu też... Na tym oparty jest ten podcast poniekąd. No, no. właśnie, dokładnie tak. A, i czym się zajmujesz w Radiu Net teraz? To jest e, troszeczkę także wszystkim mogę. Ja, ja w Radiów net prowadzę swoje programy, ale też często pracuję jako wydawca, na przykład właśnie dla Krzysztofa zdarza się tak, że e, my też teraz z, zupełnie zmieniliśmy tryb pracy. Wcześniej mieliśmy określone programy i tej pracy było dużo mniej. W związku z wojną na Ukrainie, z tym atakiem, atakiem Rosji na Ukrainę, pracujemy w takim trybie od 7 rano do 22, do 23. To nie jest tak, że ja pracuję codziennie od 7 rano do 23, ale faktycznie potrafię być 8-9 godzin cały Cały czas w radio, i wtedy cały czas mam taką pracę, że czuwam, jak coś się dzieje, to wchodzę, mówię z ostatniej chwili. Jesteśmy też w kontakcie z dziennikarzami, i naszymi, którzy są na Ukrainie, więc też te informacje cały czas do nas napływają. I więc tak, więc trochę zajmuję się wszystkim, bo z jednej strony przygotowuję swoje programy, także dzisiaj, nie wiem, wyjdę od ciebie jeszcze między godziną 19, a bodajże tam 21 będę na antenie i też będę dzwonić na Ukrainę i będę rozmawiać o tym, co na bieżąco się dzieje, a z drugiej strony też cały czas czuwam, czyli pilnuję tego, jakie informacje do nas napływają, mamy też taką wielką grupę dziennikarzy, no tak naprawdę można powiedzieć z, z, z różnych krajów, głównie z Polski, tych, którzy też przybywa, przebywają na Ukrainie i oni na bieżąco tam wrzucają te informacje, więc, więc trochę wszystkim. Też nie wiem, wycinam dźwięki, sama tak robię, że jak coś ciekawego albo widzę jakiś potencjał w człowieku, który idzie gdzieś na demonstrację, ja często noszę ze sobą sprzęt i wtedy go nagrywam. Potem biegnę do redakcji, wycinam sobie 30 sekund takiego dźwięku, więc trochę można powiedzieć, że wszystko. To, to nie jest li tylko praca, to jest życie dziennikarskie. W każdym momencie możesz zamienić się w tego dziennikarskiego, w tę dziennikarską superbohaterkę i kogoś przeprowadzi z kimś wywiad. A zauważyłem, bo sam też przecież jestem współpracownikiem Radia Wnet, zauważyłem, że radio nie jest zwyczajnym radiem, również w kontekście wojny na Ukrainie. Wy organizujecie przecież co, e, transporty z pomocą humanitarną. Macie ludzi w terenie, tak jak powiedziałeś, to jest e, niezłomny Paweł Bobołowicz, tak? E, chyba Dmytro Antoniuk. Tak, Dmytro Antoniuk, Antoniuk jest nasz Wojtek Jankowski, który też przebywa we Lwowie, ale. Jeździ, ostatnio, ostatnio był właśnie w Harkowie i też tą pomoc organizuje. Faktycznie my, my jesteśmy takim specyficznym radiami i to już się zaczęło tak naprawdę od tych problemów na Białorusi, bo przecież otworzyliśmy całą sekcję białoruską. To jest kilkadziesiąt osób, które u nas pracują, które mamy, także nadajemy nocami, między godziną 23 a 6 rano, właśnie te programy po białorusku. No i faktycznie teraz z Ukrainą też no, okazało się nagle, że to jest taka, myślę, że dla wszystkich Polaków też to ta wojna, po pierwsze, już nie tylko, że. Jest tak blisko, jeżeli chodzi nie mogę o geografię, że zaraz za wschodnią granicą, ale też no nie wiem, przez pryzmat tego, że ponad dwa miliony Ukraińców tutaj pracowało. Każdy z nas albo ma kogoś znajomego, albo ma tam kogoś, e, prawda, być może nawet z rodziny, czy kogoś, kto też wyjechał, bo mnóstwo Polaków też na Ukrainę wyjechało. To jest ta druga strona, o której się często nie mówi. To jest, to jest jeszcze tak spotęgowane, prawda, poczucie. No u nas w radiu bardzo, nie, nie wiem, połowa realizatorów to są osoby z Ukrainy, to są chłopcy, no, którzy tam mają swoje rodziny, tam mają swoich przyjaciół. To jest tak, że właśnie jak jedzie tam Paweł, to ja już nie myślę tylko w kategoriach dziennikarza, który tam jedzie, tylko też na mojego przyjaciela, więc martwię się o jego zdrowie, o jego życie. I faktycznie to jest no, taka specyfika, że my jesteśmy bardzo mocno związani jako radio z tym wschodem i tak i, i, i merytorycznie, ale też właśnie tak bardzo emocjonalnie. Też Jesteśmy małym radiem, więc wszyscy się przyjaźnimy i spędzamy też często czas ze sobą poza właśnie gdzieś tam tym czasem pracy. No tak, więc myślę, że jeżeli chodzi o media w Polsce, to, to jesteśmy jednym z takich najbardziej zaangażowanych. Takie małe plemię spod znaku. Żółtej, e... żółtej łodzi podwodnej, łodzi podwodnej. I, tak, i cały czas się A. próbujemy unosić na powierzchni. Tak. Dlaczego ta żółta łódź podwodna, właśnie dlatego? A tu, właśnie to jest chyba motyw po prostu piosenki tak, Beatlesów, Tak. Ale ja nawet na że się nie dopytałam, Krzysztofa, ale jakoś tak pasuje do nas. Tak, Enigma, no ale się dowiem. I... Właśnie dlatego, że jest taka mała ta redakcja, to radio, trochę jak na łodzi podwodnej, chociaż chyba sympatyczniej, bo to trochę akurat ta metafora jest używana wtedy, kiedy dochodzi do jakichś takich zgrzytów. A ilekroć jestem w radio. To czuję się tam też jak u siebie. Trochę tak, trochę jest taka rodzinna atmosfera, ale też, no to co warto podkreślić i może żeby oddać, to, to radio faktycznie bardzo mocno się rozrosło i rozwinęło, bo u nas już teraz pracuje chyba około 150 osób, na pewno 90 jakoś tak w miarę, w miarę na stałe nas w tej redakcji takich, no, no, głównych osób, które są na co dzień fizycznie w Warszawie, jest fa faktycznie, tam, nie wiem, może 25, może 30, ale mamy przecież cały szereg tych korespondentów zagranicznych i to są też ludzie, na no, tak jak Paweł Bobołowicz, to był chyba jedyny dziennikarz, który od czasu wybuchu tak naprawdę tej wojny na Donbasie w 2014 roku cały czas był naszym dziennikarzem na Ukrainie. W, ka w każdym miesiącu, jakby my korzystaliśmy z tych korespondencji, on był przez nas um, zatrudniany i tam był na miejscu i faktycznie to już przez tyle lat, więc dużo tych korespondentów, Zagranicznych to jest takie małe, ale też już jednocześnie no, w tych ostatnich latach bardzo mocno też swoje szeregi powiększyliśmy i powoli to już zaczyna być taką no, firmą większą, która też musi prosperować i musi się utrzymać, a to też jest tak, druga, druga strona medalu. Wymaga akrobacji. A powiedz, jak trafiłaś do radia Wnet? No właśnie, to było tak, że. Mm, Polecił mi tak naprawdę to miejsce jako pierwszy świętej pamięci Wojciech Porowi, To był taki człowiek, który prowadził Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Ono sąsiadowało z kawiarnią, którą ja prowadziłam przez kilka lat. O niej zaraz opowiemy. I on stwierdził, że właśnie to będzie najlepsze miejsce, żebym, żebym spróbowała. Później okazało się, że szukali tam dziewczyny do sekretariatu, Jakieś po prostu osoby, która mogłaby pracować w sekretariacie. Ja bardzo chciałam, więc stwierdziłam, że. Znaczy, nie chciałam pracować w sekretariacie, chciałam pracować <laughs> jako dziennikarz, ale stwierdziłam, że skoro kogoś szukają, to spróbuję. No i napisałam CV, udałam się jeszcze wtedy do budynku Pasty na ulicy Zielnej, bo tam mieliśmy redakcję. I ogólnie miałam taką specyficzną rozmowę z moim redaktorem naczelnym, bo on tak wysłuchał mnie. Ja trajkotałam tak trzy po trzy, no bo też nie miałam żadnego doświadczenia w dziennikarstwie, tylko powiedziałam, żebym bardzo chciała spróbować próbować on tak stwierdził, że chyba się będzie mi nudziło w tym radiu, ale że jak chcę, to mogę sobie zostać i popróbować. I od tamtego nie. momentu radio przestało być nudne. No. no, to bardzo byłoby miłe, ale nie wiem, <grym> nie wiem, czy tak do końca jest. Nie, ale faktycznie było tak, że byłam na takim stażu i to trochę trwało, czyli nie, nie zostałam zatrudniona, no, co też było dosyć naturalne, no bo ja przyszłam jako zupełny laik, osoba bez doświadczenia, ani też jakiegoś specjalnego, nie wiem, zaplecza merytorycznego, też bez pomysłu na siebie wtedy, ja nie wiedziałam, czym bym konkretnie nie chciała się zajmować, tylko wiedziałam, że kończyłam liceum o profilu dziennikarskim. Kiedyś jako ta młoda, młoda dziewczyna miałam takie marzenie, żeby się tym zajmować, ale to było na tyle. Ale później gdzieś nastąpił taki moment przełomowy, który chyba wynikał po prostu z, z czasu i takiej pracy włożonej przeze mnie, bo, bo, bo Krzysztof i gdzieś tam inni ludzie w radiu widzieli, że mi zależy, że tak całym sercem, całe serce wkładam w tą pracę i potem naprawdę taki nastąpił przełom, że. Że już oni tutaj mi zaproponowali normalne zatrudnienie, ale też poczułam, że właśnie już tak jestem częścią tego radia, faktycznie. No, tak. Przeszłaś ten rytuał przejścia. Rytuał przejścia. No, no przeszłam takie, taki, taki moment, że z, poczułam się tam bardzo dobrze i stwierdziłam, że to jest miejsce, w którym chcę być. No i tak jest, no do tego stopnia, że już teraz z perspektywy lat jakieś tam inne rzeczy pobocznie robię, ale to jest taką moją bazą, podstawą. Nie jest też tak, że gdzieś jakieś propozycje się po drodze nie trafiały, czyli że to jest tak, że muszę być tutaj, nie mogłabym robić nic kompletnie innego. To jest tak, że wynika to po prostu no z takiego przywiązania, z tego, że jednak te walory, bo, bo oczywiście no to jest małe radio, więc też. Można powiedzieć, że jest takich szereg rzeczy jest jeszcze do dopracowania, też jest tak, że do pewnego stopnia się uczysz, potem już potem już to jest trochę trudniejsze, ale te, całe te walory właśnie, jak to zaplecze ludzkie, to takie te, też wydaje mi się, etyka dziennikarska duża, która jest w tym radiu. No i wolność taka, że naprawdę mam, ja mam ogromne poczucie. Ja sama wybieram gości, z którymi chcę rozmawiać, sama wybieram tematy, no to jest prawie niespotykane, szczególnie kiedy mówimy o. o... Czyli to nie jest tak, że ktoś z góry ci przyjdzie i powiesz, wykreś go. Nie tak mi się nigdy nie zdarzyło. To ja mogę powiedzieć ręką, z ręką na sercu, no pracuję od pięciu lat, powiedzmy, że od ponad dwóch robię swoje programy. Z, oczywiście zdarzy się, że ktoś mi powie. No to pytanie było za długie, nie ma potrzeby, żebyś się chwaliła swoją wiedzą. Jak nie wiem, masz ambasadora Palestyny, nikt nie chce słuchać Ciebie, to tak, ale to mi się wydaje, że to jest taki zdrowy, zdrowy feedback, ale nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi powiedział nie zapraszaj tego człowieka, bo nie jest po linii konkretnie jakiejś tam, tak, albo nam to zaszkodzi. W czymś więc to, a też jestem na to przeczulona, bo powiem, jak, jak wygląda to inny mediach. No, a dla mnie to jest bardzo ważne, bo ja też po prostu, na no, jako dziennikarz pracuję z, z pasji, teraz cały czas się tego uczę, ja też tak powtarzam, no, pracuję jako dziennikarz, jeszcze się nie czuję takim pełnowartościowym, pełnowartościowym dziennikarzem, ale to jest też moja pasja, mój wybór, ja nie muszę tego robić, ani gdzieś tam ze względów finansowych, ani z całego szeregu innych, to po prostu jest mój sposób na życie. Ja pamiętam, że do Radia Wnet trafiłem dosłownie z ulicy. Chyba wygooglowałem radio... Nacisnąłem. Otworzyła się jeszcze wtedy strona googlowska RadioNet w budynku Pasty i stwierdziłem, a może będą chcieli posłuchać o Bliskim Wschodzie. Jeszcze wtedy byłem studentem arabistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Przyszedłem i zapytałem, bodajże właśnie, chyba wpadłem na Krzysztofa Skowrońskiego. Powiedział, tak. No dobrze, to może pan przyjdzie tego i tego dnia. Przyszedłem, opowiadałem o jakichś wydarzeniach bodajże w Syrii. To był 2017 bodajże. Nie, ja byłem wcześniej że. Już... Chryste, panie, ja chyba byłem jeszcze wcześniej w radio wtedy, kiedy, przed magisterką, czyli przed tym, jak wyleciałem do Szkocji. I chyba wtedy przeszedłem, więc to był jakieś 2013, 2014, coś takiego, może, może nieco później. Tak czy owak, przeszedłem, powiedziałem coś i dalej działam w radiu, choć... No, skowro, jak się między nami go nazywa, mógł mnie odbemnić na początku, podziękował, mógłby podziękować, ale tego nie zrobił. I to jest coś pięknego, bo przecież, żeby wziąć kogoś, kto nie ma żadnego doświadczenia w pracy, czy dziennikarskiej, czy radiowej, i go przyjąć pod skrzydła, jakoś dać mu działać to jest, to jest to wielkie serce. No też tak nie do końca się z tym zgodzę, jak mówisz o swojej osobie, bo ja no, też znam twoją pracę, zaplecze i to, co robisz w radiu tak naprawdę od początku. Chyba jest tak, że jakby warsztat dziennikarski to jedno, ale jest mnóstwo dziennikarzy po skończonej szkole, którzy tak naprawdę no, nie mają tej pasji albo tego zainteresowania w sobie. I teraz, czy to będzie bardziej ciekawe dla odbiorcy, czy człowiek, który, no tak jak mówisz tutaj, Arabistyka to jest tak, że po pierwsze język arabski, bardzo niszowy język, który zna mało kto, po drugie faktycznie jeździsz w te miejsca. Takich ludzi, no, nie, nie ma wcale wielu. I to jest, a ja, ja na przykład jako dziennikarz z tej perspektywy mogę powiedzieć, że zupełnie inaczej rozmawia, przecież też bardzo dużo tych bliskowschodnich rozmów, jeżeli chodzi o mój czas antenowy, no, to, to są te główne tematy, zupełnie inaczej rozmawia się z z człowiekiem, który kilka lat mieszkał w Libanie i na przykład opowiada nawet dzisiaj o kryzysie gospodarczym, a zupełnie inaczej, jak się bierze jakiegoś eksperta z kolejnego tam think tanku, który nigdy w życiu nie był na Bliskim Wschodzie, i chociaż on też ma pewno bardzo dużą wiedzę, i to, to jest w porządku, ale nie czuje tego. To, czy to nie, to nie, ta wiedza to nie jest wszystko. Nie, nie, nigdy w życiu nie można porównać, moim zdaniem, doświadczenia, kiedy jesteś w, konkretnie w jakiejś kulturze przez dłuższą chwilę, znasz ludzi stamtąd, poczułeś to, poczułeś te problemy i to słychać, prawda, w tej opowieści. Więc wydaje mi się, że to po prostu dobra intuicja dziennikarska, a nie wielkie serce Krzysztofa w tym wypadku. No i chyba tak, chyba nie, nie żałuję decyzji. Miejmy nadzieję, że jedno i drugie. No tak, wielkie serce też ma, to nikt tam, tego, tak. A jeśli mowa o tej imersji, o imersji, Kulturalnej byciu w regionie, to rzeczywiście to bardzo pomaga. Jak się już zna język, to jeszcze bardziej zupełnie inna jest relacja z ludźmi. Czy to w Maroku, który nie jest państwem stricte arabskim. Jest państwo arabsko-berberskie, nawet bardziej berberskie bym powiedział, przez etnos, przez historię, ale i tam język arabski jest używany. Jak zaczynasz mówić w języku, który jest uważany za jeden z najtrudniejszych języków świata, a wiele mieszkańców Maroka uważa, że język arabski jest najtrudniejszy na świecie, to pewnie dlatego, że mówią im takie imamowie. Mhm. Nie jest do końca tak, że arabski jest aż taki trudny, czy jest najtrudniejszy na świecie, ale na pewno należy do czołówki. Wydaje mi się, że bardziej... to też jest sobie pytanie z perspektywy, kto pyta, prawda? No bo jeżeli pytałby Żyd, który używa języka hebrajskiego, to arabski nie byłby dla niego zupełnie trudny. To jest ta sama tak. rodzina językowa. Tak samo jak dla Ukraińców, język polski nie jest trudny dla Polaków. Jeśli tylko mają wolę, język ukraiński nie jest wyzwaniem takim jak na przykład język chiński albo wietnamski. Teraz zaczynam się trochę uczyć wietnamskiego, bo mamy w planach z operatorami, żeby udać się do Wietnamu. W każdym razie chyba przynajmniej jeden o tym wie, a drugi się dowie, ale że mamy się udać do Wietnamu pod koniec roku, więc tak język językowi nierówny. Tak, tak, to jest zdecydowanie prawda. Ja to, to się też mogę zdradzić taki sekret. Nie sekret tutaj nie masz czym chwalić, ale ja też studiowałam język arabski przez moment na no, uni Uniwersytecie Warszawskim. Tak tak. tak, tak, ale to było bardzo tak naprawdę to ja po prostu bardzo chciałam, żeby rodzice puścili mnie na studia daleko. Ja mam swój dom rodzinny pod Szczecinem i już nie wiedziałam na jaki pomysł wpaść, bo to było tak, że dwójka mojego starszego rodzeństwa kończyła studia w, Szczec w Szczecinie, tam już wszystko było przygotowane, też miałam pójść tam no i stwierdziłam, się. to że... było takie załatwe zbyt łatwe. Bardzo, tak, ja już miałam takie poczucie. chcę sumie... zobaczyć świat. No tak, chciałam, chciałam zobaczyć, czy tak sobie poradzę, troszeczkę bez takiego zaplecza, gdzieś tam już e, poczucia bezpieczeństwa, tych znajomości, wszystkiego. No i stwierdziłam, że Warszawa to byłoby super miejsce. Więc Na wyszukałam... otworzenie, A, no wyszukałaś, tak? Tak, taki Co kierunek wyszła? studiów, którego nie było nigdzie bliżej. No i to była robistyka. I od arabistyki przeszłaś do otworzenia własnej kawiarni? Tak, to właśnie dlatego. Naprawdę? <laughs> tak, naprawdę. A. Tak, tak. czy dlatego, dlatego, że ja bardzo szybko ja, dostałam się na te studia. Byłam, byłam tam bodajże dwa, bardzo krótko, dwa miesiące. Teraz z perspektywy czasu uważam też, że to był błąd, bo, 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 bo można było się przemęczyć i zostać. Wtedy było to dla mnie bardzo trudne. Ja byłam na studiach wieczorowych i pamiętam, że. Głównie gdzieś tam moim największym zmartwieniem było to, że miałam bardzo mało ludzi młodych w grupie. To były takie osoby, sympa, teraz no to wiadomo, czy jakby 10 lat w życiu człowieka, u mnie tyle minęło od rozpoczęcia studiów, to jest taka przepaść bardzo często jeszcze w tym wieku. Teraz myślę, że to byli super ludzie, mega ciekawi, od których mogłam dużo więcej wyciągnąć. Wtedy mi bardzo brakowało, bo nie miałam takiej koleżanki w swoim wieku, a ja też byłam sama tutaj w Warszawie i gdzieś próbowałam się zaklimatyzować, więc stwierdziłam, że ta arabistyka to jednak nie. No, i zrezygnowałam i miałam tak, taki pół roku przerwy, prawie, bo nie mogłam się już dopisać do żadnego semestru po dwóch miesiącach tak, na studia. Więc tak jakoś wyszło, zaczęłam szukać pracy. No, posiedziałam tydzień w domu, więc dobrze to zacznę. I sobie ją stworzyłam. I tak, i stwierdziłam, że, że właśnie, tak. Zaczęłam szukać pracy. Trafiałam jakimś przypadkiem, jeszcze najpierw przez moment pr pracowałam w kawiarni tutaj niedaleko na Nowym Świecie. No, to takie tam wspomnienie, niezbyt, niezbyt miłe, bo faktycznie jakiś tam był element wyzysku, różnych rzeczy. Mam koleżankę do tej pory, z którą się znam bardzo dobrze, która ze mną pracowała i utrzymuję z nią kontakt. No i szybko zrezygnowałam. Pamiętam, że moja mama przejechała do Warszawy, ja pracowałam w tej kawiarni miesiąc, bodajże tak, chyba miesiąc i dostałam pierwszą wypłatę, która w ogóle była o dwie trzecie mniejsza niż obiecana mi, a pracowałam tam bardzo dużo, bo to była kawiarnia gdzieś tam na początku swojej działalności i pamiętam, że mama tak mnie zapczekała, ja tam jeszcze zbywałam podłogę, na końcu bardzo późno kończyliśmy pracę, ona wtedy do mnie przyjechała tylko na półtorej, na półtorej dnia i pamiętam, że zabrałam mnie z tą wypłatą i na następny dzień, nie zabrała gdzieś do Douglasa i za tą wypłatę kupiłam mi puder. Nawet nie była aż taka mała, tylko po prostu kupiłam mi puder i jakieś jeszcze tam maskarę i, i, i coś. I powiedziała, że to tyle dziecko zarobiłaś przez miesiąc, a teraz sobie pomyśl, czy tak, czy to jest jakby ofiar szacunku i tak chcesz, żeby twoje życie wyglądało. No i ja się po prostu zwolniłam w tym samym dniu. No i też nie wiedziałam dalej, co ze sobą zrobić. I potem później trafiłam do kawiarni, ale to też już jest historia bardzo długa i nie wiem też, czy. Ale tak, trafiłam do takiej kawiarni, dalej. która. dobrze, no, która już. Tam było kilkoro właścicieli, ogólny bałagan e, i okazało się, że zaczęłam tam pracować i po dwóch tygodniach ona splajtowała, więc, więc był taki klimat, że, że ogólnie i, i tak mi się zrobiło przykro, bo mi się tak podobało w tej kawiarni, ludzie mi się podobali, wszystko było super. Biał, no i czemu ona smankrutowała, co tu zrobić, żeby jakoś może tam dalej to miejsce jakoś utrzymać. No i tak się próbowałam dowiedzieć, czy jest jakaś szansa jakoś, żeby może to prowadzić dalej, tylko może właśnie w, w, we własnym zakresie. No, ja miałam 19 lat, tak? Bo to wszystko bardzo się działo w krótkim, w krótkim czasie, to było na pierwszym roku studiów. Wieku, to brzmi jak scenariusz takiego filmu obyczajowego, trochę amerykańskiego, mm. że tu kawiarnia upada, co my zrobimy? What shall we do? What can we do? A potem pojawiasz się ty i my, I've got a plan. No nie, nie, no nie do końca, no bo tutaj jeszcze trzeba wspomnieć, no, że taka ta kawiarnia nie zarabiała przez pierwsze lata działalności, więc trzeba było gdzieś tam ze, ze sztucznych e, e, źródeł, e, czyli tutaj czytaj, ze źródeł moich rodziców i konta bankowego mojej mamy tam gdzieś, gdzieś po prostu… Odprowadzać. Wspierać. Tak, odprowadzać, więc to nie, nie, absolutnie jak jakiś amerykański sen i też niewielki, wielki udany biznes na początku, później już tak, ale znowu jak przyszły większe pieniądze, to też zaczęły się, cały szereg zaczął się innych problemów, bo ja też miałam wspólników tam. A imię jej było? A, niespodzianka, tak się nazywa, na Placu Unii. tak, tak. Na nie... Placu? Na Placu Unii, czy to jest przy Placu Unii, na Marszałkowskiej, teraz już jej nie ma. Przezresztą tutaj. To ko kojarzę, że rzeczywiście było takie miejsce, Plac Unii, no to doskonała lokalizacja. No wiesz co, właśnie to jest y, i tak i nie, bo to nie jest na samym Placu Unii, tylko to jest pomiędzy Placem Zbawiciela, a Placem Unii, ten lokal, który tam był konkretnie na Marszałkowskiej. Chyba to nie jest tak biznesowo i to nie mówię przez swój pryzmat, bo, ja, bo myśmy na pewno to źle prowadzili przez pierwsze lata i absolutnie na tutaj pewno. się... Nie, no na pewno tak, tak było, dlatego że ja byłam bardzo młodą osobą, bez doświadczenia i też miałam studia, bo ja zaraz później poszłam na psychologię, e, więc też miałam jakby określoną ilość czasu, a to jest ten rodzaj biznesu, gastronomia, tej kawiarni, której trzeba pilnować cały czas, jakby nie ma, nie ma takiej Albo masz menadżera, któremu bardzo ufasz i masz na to pieniądze i on się tym zajmuje, albo musisz zajmować się tym samym. Jeżeli... Jak Ty sobie poradziłaś ze studiami i prowadzeniem własnego biznesu? No to, nie, no to nie, ja to wspominam jako taki hardkorowy czas, naprawdę. Taki, że ja byłam ledwo żywa, byłam bardzo młodym człowiekiem, wstawałam o, o 6 rano. Gdzieś tam biegłam do tej kawiarni, ogarniałam, potem w międzyczasie jechałam na studia, i to wszystko było to były takie. No, trzy lata, bo później przyszli tacy wspólnicy, którzy mnie odciążyli bardzo, ale też z wiadomym względu tam się pojawiły, jak się pojawiły większe pieniądze, to też jakieś się pojawiły takie, um, ani, ani ich nie wini, ani siebie, bo to jest tak, że oni, nie, nie będę konkretnie mówić tutaj nazwiskami, ale to jest tak, że oni zawsze pracowali tylko dla siebie. Jeżeli przez kilkadziesiąt lat prowadzisz biznes rodzinny i ze swoją rodziną, to później bardzo ciężko nawet psychologicznie jest się przestawić na to, że masz nagle wspólnika i. I trzeba jakoś, jakoś to ogarniać, a z drugiej strony, no ja też pewnie, pewnie miałabym jakiś tam szereg rzeczy, które mogłam sobie zarzucić. Więc tak, to był, to był ciężki czas, no takie trzy lata jak nie żałuję, bo się nauczyłam wielu rzeczy, ale faktycznie ja pamiętam to jako taki no, czas wycięty z życia, no i też taki, którego mi nikt nie zwróci. Czyli pewna wiedza, doświadczenie, której nabyłam, bardzo mi pomogło, bo nawet teraz w tej pracy, którą mam, um, już nawet nie mówię dziennikarsko, ale też poza tym. To... Ale i organizacyjnie, i przecież dokonywałaś rzeczy no, karkołomnych tak naprawdę. To taki zastrzyk serotoniny, no. No to tak, to był taki. Też sobie to... wyobrażam te. E, to są langusty czy homary Petersona, które tam. No w każdym razie. Jest. No to. Mówię, jeżeli ktoś, ja też, ja też miałam jakby o tyle komfortową sytuację, bo na pewno bym zupełnie inaczej wspominała ten czas i o tym mówiła, jeżeli nie wiem, zostałabym z kredytem kilkuset tysięcy, a to zazwyczaj no, prowadzenie kawiarni to, to była bardzo duża przestrzeń, 160 metrów jakby użytkowych samej tej przestrzeni, a do utrzymania jeszcze więcej, to, to, to bym została no, po prostu z bardzo dużym kredytem. Tu się gdzieś mi jakoś to rozeszło po kościach, bo po prostu faktycznie no, rodzice mi pomagali, ale to też nie jest jakby powód do dumy czy do chwalenia się. E, więc... Więc też tak, no wspominam to po prostu jako dobre doświadczenie, ale jeżeli bym do tej pory, prawda, skutki tego tej przygody musiała. Nie, nie zgadzam się. To jest powód do, do dumy, że ma się takich rodziców, którzy chcieli, żebyś się sprawdziła w boju to jest. No, ja mam mądrych rodziców, tak, takich naprawdę faktycznie, bo, którzy zawsze mi taki duży margines zaufania dawali było. Tak, że... tak, no i teraz tak od drugiej strony to pytanie: czy takie doświadczenie to jest coś, na czego się nie przeceni, prawda? Tego nie kupisz nigdzie. I to jest też coś, co dzisiaj mi bardzo pomaga, bo jakby cały czas mam doświadczenie, też pracuję w usługach poniekąd, pracuję jako dziennikarz, ale też prowadzę pensjonat nad morzem. Zaczynam dokładnie w ustce. Ustka, uwielbiam. Byłem tam może z 24 razy w życiu. To sporo. Uwielbiam. Nadzieży, że więcej niż ja, ale nie. Uwielbiam, to jest coś. Oczywiście to jest sentyment jakiś dziecięcy, ale ten zapach i te wydmy, takie klify. Wiesz, strona Orzechowa. O, tam chodzę na spacery, zawsze jest, tak. I te lasy, znaczy samo może to tam pal 6, tam kompani się w Bałtyku, no morze. Może można. Ale jest coś takiego magicznego w tym Bałtyku. Zauważam, że polskie dzieci kochają Bałtyk. Naprawdę. Nawet jak mają no, alternatywę, żeby gdzieś tam polecieć, gdzie zawsze będzie słońce, będzie ciepło, to coś takiego jest, że tak ciągną bardzo. No bo to z jednej strony jest to morze, ale też jest takie swojskie. No bo to jednak jest ten, ta natura, przyroda, prawda, e, polska. Ale tak, te, te lasy mieszane z przewagą iglastych. Zapach. Ja pamiętam, będąc dzieciakiem, tam z ojcem chodziliśmy po tych lasach. Jeden z najlepszych wspomnień z dzieciństwa i wyobrażałem sobie, że jestem nie wiem, e, wikingiem e, albo jakimś e, fojem chrobrego, albo e, kim jeszcze innym, albo piratem. Czasami się z ojcem w piratów bawiłem, tak? I jedliśmy zupę z żółwie, która była zupą ogórkową oczywiście. W pensjonacie, e, w, w sanatorium e, Perła, to jest ta na końcu wczesowej jest taki. Jest ta. okay, chyba jeszcze chyba... jest. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale... Chyba, chyba właśnie jeszcze jest, ale nie chciałabym tutaj skłamać, bo tak nie, nie, nie przyglądam się wszystkim tym pensjonatom, które na przestrzeni lat tam były, ale chyba Jakiś Perła to. 10 lat temu było, tak. Więc... Tam jest dużo takich miejsc wiesz, w Ustce, które na przykład, nie wiem, zakład fotograficzny, który już ma kilkadziesiąt lat, albo to stare kino, to jest w ogóle jakiś taki zupełny po prostu archetyp, on jest w takim klimacie zachowanym, że, mm, zresztą bardzo polecamy, jak ktoś z Państwa będzie, to to kino działa, ono działa całorocznie, nawet jak jest jeden gość tylko oglądający, jak ja czasem się wybiorę zimą, to pan dla mnie po prostu tam wyświetla film. Super, tak, uroczy. Tak, nawet potrafi zrobić popcorn, wszystko tam są też tak, że można sobie zamówić, też nikt nie, nie namawia do picia alkoholu, ale generalnie te alkohole są za barem, można sobie zamówić i można usiąść na sofach wielkich, są stoliki, więc to nie jest takie typowe kino, z jakim mamy do czynienia gdzieś tam w multikinach. Nigdy tam nie byłem, ale no, kusi. Tak, tak. Ono jest jakby, to, cały budynek jest dosyć taki zaniedbany, bo tam to kino po prostu nie zarabia, no bo je trzeba utrzymać całorocznie, a, a faktycznie tych, no można powiedzieć, że ustka poza sezonem to nie jest jakieś miasteczko, prawda, które specjalnie żyje i przyciąga turystów. To jest także te głównie tam trzy miesiące które trzeba wykorzystać no, na zarobek na cały rok, często przez ludzi. Ale jest te na pewno warte. No tak, to jest bardzo taki urokliwy kurort, który też mnóstwo pieniędzy wykorzystał po prostu z Unii Europejskiej. Jak były te pierwsze projekty, to chyba jakieś takie rekordowe, rekordowe liczby i to widać. Ustka się bardzo zmieniła, jeżeli chodzi o, czy o infrastrukturę. Taki piękny deptak został tam wybudowany. Promenada, która jest super teraz. Jest ten most jeszcze, Most, tak, który też robi wrażenie. Który, nie wiem, czy on przypadkiem nie wygryzły. Człowieka, którego jest w bosmanem. Tam jest był taki no taki bosman, taki krępy facet z czerwonym nosem, osmagany, taki już śniady od tego słońca, zawsze z czapką jakąś kapitańską czy bosmańską właśnie na tej swojej małej motorówce z takim daszkiem, tak takim podcieniem przewoził ludzi z zielonego i na czerwone molo i w drugą stronę. Tak. I zawsze wsuwał jakiegoś właśnie jakiś produkt garmażeryjny, jakiś, jakiegoś mielonego i to było zawsze to samo. Taki obrazek tak, ustecki. No dokładnie. Ja, mam, ja tam całe dzieciństwo spędzałam, bo, bo miałam dziadków w ustce, którzy niestety właśnie zmarli z powodu COVID-a. Natomiast faktycznie. Tak, bo to, o, no ale to, to takie życie, ale jest tak, że mój dziadek pływał całe życie i zresztą miał e, de, taki jakcik mały, który nazywał Jaśmina, więc ja miałam Ojej. takie, tak, tak, miałam takie przeżycia, że zawsze z moim dziadkiem pamiętam, bo on też miał swoich takich przyjaciół, którzy byli no, prawdziwymi takimi marynarzami z prawdziwego zdarzenia, oni tam pływali po całym świecie, część z nich nawet umarła na morzu, bo to takie sytuacje się też, się też zdarzały. Dzieciadek opowiadał? E, to ja, no ja żyłam też tymi historiami, bo oni się wszyscy znali, przyjaźnili, więc nawet miał taką historię, że gdzieś rodzina tego pana do nas przyszła, to pamiętam, pili kawę, wspominali go i już on tak chciał i na tym morzu i tak się zdarzyło. Więc to gdzieś mi bo, było bardzo bliskie mojemu sercu. Ja też zawsze pamiętam, że jeździłam z dziadkiem na starą stocznię i nas tam wpuszczali. I zawsze jak nas dziadek zabierał na jacht, mieliśmy pływać, czasem z koleżankami pozwolił, jak brał mnie i moje koleżanki, to pozwalał nam kupować redsa i się kłaść na dziobie i nas tam brał po prostu i płynęłyśmy sobie, miałyśmy poczucie, jakbyśmy były gdzieś na Bahamach albo jeszcze w jakimś innym fajnym miejscu. Ale też pamiętam taki niesamowity klimat i hermetyczny świat tego środowiska, właśnie tych starych panów, którzy żyli jakby po prostu albo z łowiectwa, łowili właśnie, właśnie te ryby. Oni takie mieli zawsze żarty, zawsze pili kawę taką czarną z takich Stacjanów, jak już miałam tak 16-17 lat, a też mam chorobę morską, to tam potrafili mi gdzieś kieliszek dolać do tej kawy i takie mieli żarty. Zawsze, a ty sobie wczoraj spałem na jaśminie, powiem tutaj już mam nastolatką, prawie dorosłą dziewczyną, ale to było bardzo takie ładne i urocze. No taki mę męski świat zupełnie, który to jakby ten, to może to było całe ich życie, bo to i sposób na zarabianie, na spędzanie wolnego czasu, na pasję, wszystko razem. Więc to, to gdzieś tam też bardzo te, te morskie klimaty są bliskie mojemu sercu. Morskie opowieści. Morskie, tak, prawdziwe szanty też słuchaliśmy zawsze, tam szanty. So. A jaką masz ulubioną szantę? Chyba Biała Mewa, to jest moja ulubiona, zresztą Zmarł ten pan, który teraz już... Ojejku, jak on się nazywał. W zeszłym roku musiałabym sprawdzić, jest taka piękna piosenka. Biała ma, leć tak daleko stąd może dawaj, <laughs> tutaj dawaj. nie możemy puścić, bo to nie, a nie, nie no, możemy, możemy, za ale możemy... Tak, tak, ale nie wiem, nie już tego nie będę słuchać, czemu <laughs> <laughs> Natomiast tak, biała mewa, ale dużo jest, no, tych szantów, ja znam. Ja nawet tutaj czasem w Warszawie, jak byłam jeszcze kilka lat temu, to potrafiłam pojechać sobie do gniazda Piratów i sobie tam posłuchać po prostu. A tak tak, nie... tak jest tak. Takie miejsce gdzieś, są. gdzie właśnie są, są koncerty. Ale nie tylko międzynarodowe, gdzieś tam. Mm, to chyba gdzieś przy Metro Słodowiec. Tak. Tak, 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 tak w tamtych rejonach. Mm. Z kolei moją ulubioną jest e, Morskie Opowieści mm -hmm. i e, Hiszpańskie Dziewczyny. Tak. A to jest super, hiszpańskie Dziewczyny. Tak. Żadna no to no właśnie. Tak. Hiszpańskie Dziewczyny. Tak, I, i to jest, no więc ja bardzo bardzo lubię być tam nad morzem. A też mam także faktycznie w zeszłym roku, no, mówiłam szefa, i jestem mu bardzo za to wdzięczna, bo, bo, to, bo to też jakby zdaje sobie sprawę z tego, że to nie to nie jest też bardzo na rękę dla, dla całego radia, bo, bo ja tam byłam przez prawie trzy miesiące, byli ze mną realizatorzy dźwięku, przyjeżdżali też, przyjeżdżały osoby, które prowadziły jakieś programy tam, tam mieliśmy zaaranżowane małe studio, no i robiliśmy takie studio ustka, faktycznie przez trzy miesiące, to chyba tylko radio może tak zrobić i w tym roku też też już pojadę tam, ja wynajmowałam te pokoje, prowadziłam pensjonat, bardzo mi się to podobało. Jaki pensjonat? To jest pensjonat Alicja na Marynarki Polskiej, to jest wiesz co, taki to jest pensjonat, który moja babcia prowadziła. My tam jeszcze mamy zaraz obok jeden, ale jest wydzierżawiony. Um, dla takiego chłopaka, który sobie fajnie radzi, bardzo tam sprawnie prowadzi też restaurację, więc to jest okej, okay. jest po sąsiedzku i też mi dużo pomagał. Eee, no i to wiesz co, idziemy? Jest 12 pokoi, 13 w sumie łącznie, bo też jeszcze jest taki salon z łazienką, którą też wynajmujemy, tylko znowu jak przyjeżdżają jakieś goście. Więc jest 13 pokoi z łazienkami, czyli nie jest to jakiś. Bardzo duży pensjonat, ale też już nie jest, no, tak by, bywało, że tak średnio w sezonie tam było od 45 do 50 osób cały czas, więc troszkę już można powiedzieć, że, um, że, że pracy tam jako takiej było, tak. I ona jest bardzo przyjemna, bo ja całe życie jestem przyzwyczajona do tego, że, że goście gdzieś tam u nas są, czy to, czy w moim domu rodzinnym, też moja mama zresztą trochę poszła śladami babci i prowadzi agroturystyki. Więc u mnie od zawsze, jakby ci goście w domu i to, że się pracuje i, i się o nich dba i oni są, to, to, to było gdzieś tam naturalne. No ale już przy takiej ilości osób, jak jeszcze miałam też to radio, no to bywały takie momenty już już zmęczenia. Przysytu. Tak, że to jest jednak, no bo to jest taka praca, ona jest bardzo wdzięczna. Jak ktoś lubi ludzi, no, czyli no nie wiem, hotelarstwo, czy prowadzenie pensjonatów, wynajmowanie pokoi, ona też nie jest tak trudna, moim zdaniem, jak gastronomia, dlatego, że masz zupełnie. Mm, no, jakby inny obrót, czyli musisz się mniej narobić, żeby zarobić, jakkolwiek to głupio nieb zabrzmi, bo na każdej, nie wiem, na, na każdą kawę, którą sprzedajesz za kilkanaście złotych, no to musisz zrobić, to cię kosztuje, masz pracownika, prawda? Tam, nie wiem, ekspres, eksploatację tego, szereg rzeczy. No, w pensjonacie też masz to wszystko. No właśnie, tylko... tam też są usługi gastronomiczne. U nas jest ta na restauracja, ja jej nie prowadzę, także ja, ja jakby nie mam. Czyli jest, ale mam to dynki po prostu. Nie no, bo tym zajmuje się chłopak, który dzierżawi drugi pensjonat od rodziców i to mnie w ogóle nie interesuje. To jest jakby jego biznes, on sobie to robi to tak, jak chce. Ja się do tego nie wtrącam, ja tylko wynajmuję pokoju. Uważam, że to jest dużo łatwiejsze, dlatego że ktoś przyjeżdża, musisz zadbać o to, żeby ten pokój był czysty, ale to jest, nie wiem, w skali całego dnia praca, która ci zajmuje pół godziny czy tam 40 minut. I tyle, nie? I tak naprawdę się tym nie zajmujesz. A ktoś często wynajmuje na tydzień, więc masz generalnie określoną kwotę, którą zarabiasz, od niej musisz odprowadzić podatek, ale to jest dużo mniej pracy niż a na te same pieniądze w gastronomii, no musisz obsłużyć, nie wiem. 80 klientów, czy 120. Dlatego mówię, że to jest dużo, czyli też cały szereg problemów, które mogą wyniknąć w takiej kawiarni, które cały czas są. No to w tym pensjonacie są o tą skalę już tych gości pomniejszone. Więc... A co trzeba zrobić, żeby założyć taki pensjonat prócz oczywistości, czyli posiadania jakiejś nieruchomości? No to na pewno trzeba cały taki, ja, ja też nie jestem tutaj najlepszą osobą o tych formalnych kwestii w ustce, teraz już się tym zajmuję, ale to jest tak, że tam już działał pensjonat, prawda, więc na pewno musisz taki obiekt zgłosić um, konkretnie gdzieś do, do urzędu, on musi spełnić ten szereg wymogów, jeżeli chcesz, żeby to było nazywane pensjonatem, to um, chyba pens pensjonat to właśnie ni nie musi być ten wymóg, że pokoje powinny być w miarę tam równe metrażowo, że w każdym musi być nie wiem, telewizor taki i tyle i tyle cali, jeżeli to ma być hotel. Chyba jest tak, że w pensjonacie w przypadku więcej niż się Pokoi, to już często w przypadku więcej niż siedmiu pokoi, które metrażowo są takie same, tak mi się wydaje, to wtedy już tak jest oceniany jak hotel, czyli tam przydzielają ci gwiazdki. Na przykład moja mama, chociaż prowadzi agroturystykę, to normalnie już jest jako, traktowana jako hotel, dlatego że ma tam x pokoi, które są po prostu robione tak, które są takie same, mniej więcej. A, a, a tutaj u mojej babci, czyli już teraz tam w tym moim pensjonacie, to jest tak, że to, to po prostu jest traktowane jako pensjonat. Czyli nie, nie poradzę tutaj jak najlepiej, ale te informacje wszędzie można znaleźć, bo to nie jest jakoś specjalnie trudne, prawda. Myślę, że nawet jak ktoś chce coś takiego zacząć i ma właśnie w miarę tam zadbany budynek, no bo ten, te wymogi też trzeba spełnić, nie można zapraszać kogoś i narażać go, prawda, na jakieś tam skrajne, Jasne. skrajne niebezpieczeństwo, no to na pewno w takim urzędzie we wszystkim pomogą. Mi bardzo pomogli, jak ja poszłam do Ustki. Oni też rzeczywiście znali, kojarzyli moją babcię, bo to nie jest wielkie miasteczko, ale to byłam tam, miałam poczucie bardzo takiej wielkiej przyjaźni, tego, że spędziłam tam trzy godziny, ale załatwiałam wszystko od A do Z. To są takie. Błyskawiczne. Tak, tak. No. Na przykład jest opłata klimatyczna, czyli za każdego gościa, który do ciebie przyjeżdża. teraz to jest zrobione już przez aplikację. Kiedyś moja babcia prowadziła takie wielkie zeszyty i wpisywała. że Czyli no, miasto pobiera swoją opłatę klimatyczną za to, że jest po prostu kurortem, jako też miejscowość. To jest po prostu podatek. No taki podatek, tak. Tak. Opłata klimatyczna, a jak to się definiuje? To Wydaje mi się, że to jest po prostu że miasto, które, się, które może być też uzdrowiskiem, tak jak na przykład większość tych kurortów nadmorskich. Każdy turysta to zepsuty klimat. <laughs> tak, na przykład, nie no, opłata klimatyczna, nie wiem, po prostu od każdego turysty musisz, są jakieś drobne pieniądze, to jest chyba, na dobę ja chyba płaciłam 3,80 za jednego gościa, czyli jak przyjeżdża, nie wiem, pięcioosobowa rodzina, no to musiałam tam zapłacić, nie wiem, 20 zł po prostu tego podatku, kliknąć tej aplikacji, wpisać imię, nazwisko gościa. To jest sprawdzane, faktycznie chodzą urzędnicy co jakiś czas w, se w sezonie, i, I takie kontrole robią. No, więc, więc, więc jeszcze to. Czyli tak formalnie to nie jest trudne, i wydaje mi się też, że, że prowadzenie pensjonatów czy tam hoteli, jeżeli ktoś, no właśnie, ma taki zasób, że nie musi brać jakichś ogromnych kredytów na to, i potem w tym stresie, no bo to też jest ten rodzaj. No, 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 tak jak zresztą chyba z każdym biznesem, tak jest też spore ryzyko, że to nie wyjdzie albo tych gości nie będzie. To wystarczy nie wiem, spojrzeć na nakaz z COVIDu, tak? Ile osób otworzyło i w tym czasie tak naprawdę zbankrutowało, bo, no, bo nikt tego nie przewidział. Ale prawda? w Twoim przypadku to ta agroturystyka przetrwała COVID? No właśnie, u nas no to jest bardzo specy, specyficzne miejsce. Em, dlatego że. Ona no, przetrwała COVID, ona też nie musiała specjalnie tam przetrwać, bo rycerze nie żyją z tego, to jest tak, że mama, ta agroturystka zarabia, ma cały czas gości, to prawda i w trakcie COVID-u też miała, wtedy był, było to jakoś przebranżowione na hotele pracownicze i ci goście byli faktycznie, ale też chyba wydaje mi się, że tak inaczej jest jak prowadzisz biznes i masz z tyłu takie poczucie, że masz jakieś zaplecze, możesz do niego dołożyć i to i tak przetrwa i to też zawsze jest... I odczuwane na zewnątrz, i goście to odczuwają. Jakoś tak dużo jest um, łatwiej nie stracić tego klienta, niż kiedy faktycznie ty z tego żyjesz, prawda? I często tak Co tak samo jak w gastronomii, tak się często mówi, że o, w jakiejś restauracji już się jedzenie popsuło, bo widać, nie wiem, w trakcie COVID-u tak było z wieloma, co też jest dosyć naturalne, no bo każdy szukał tych pieniędzy, żeby zaoszczędzić, więc jakościowo i te potrawy były gorsze. Inaczej, no u nas my po prostu też nie żyjemy z tego. To jest teraz super już prosperujący biznes, to zarabia OK, i ten COVID, jak rodzice przetrwali, ale też nigdy nie mieli z tyłu gdzieś tam głowy tak, no nie wiem, tak jak teraz też mama jedną z tych agroturystyk całą oddała dla Ukraińców, bo... To jest już w zachodnio-pomorskim. To jest taka, na tą, ta, która jest dla, dla, dla państwa z Ukrainy, chyba jest w Zaborsku, tak się nazywa? Tak. I to jest ta jedna się nazywa agroturystyka Florentyna. była takie bardzo urocze miejsce. Zresztą mama chyba na bookingu jakieś tam nagrody pozdobywała, bo ona tak, ona tak strasznie lubi ludzi. Ma takich gości, którzy do niej po prostu. no Miała na przykład chłopaka, który mieszkał u nas prawie dwa lata, więc w ogóle to był Niemiec, który przyjechał, pracował jakimś tam przedstawicielem, czy nad dyrektorem w Zalando, u nas gdzieś na, na zachodnio pomorskie i tak. Mama tak najpierw myślała, a może go nie wezmę, bo on tak przyjechał pierwszy, ja wtedy byłam akurat w domu i ja mówię, weź, mama, on jest bardzo fajny. Ja mam mówię, o, tak się bardzo ze mną targuje, nie wiem. Nie? już tak z, z Niemiec taki chłopak i mówię, oj, tam przestań. No i go jest taki super, on po prostu jak członek rodziny, on prawie dwa lata z nami mieszkał do, do tego stopnia. No potem to już tak działało, że nie wiem, jak mu się zepsuł samochód, on dojeżdżał codziennie do Szczecina do pracy. On nie chciał, no bo to też to co trzeba, to, to jest agroturystyka, ale też tam nie jest tanio. To jest tak jak w normalnych, bo to jest faktycznie bardzo ładne, miejsce tam jest basy, jak są rzeczy też które można jest, takie jest bardzo klimatyczne, przerobione, tam gdzieś ze starych magazynów, takie, w które, ale takie, no, zrobione z sercem i w takie miejsce, które ludzie chcą przyjeżdżać. I te ceny są tam takie, że spokojnie mógł sobie wynająć im jakiś hotel w Szczecinie, duży i też okej, okay, no, ale właśnie wolą mieszkać u nas. I no, z nami jadą tam śniadanie, obiady, kolacje, jakby się po samochód, to jeszcze <śledziałem> do taty, to mu załatwił, naprawiał, też Więc to były takie bardzo relacje, nawet do tego stopnia, że jak moja suczka zdechła, którą bardzo kochałam, to a ja już tutaj w Warszawie mieszkałam, to miałam wrażenie, że on bardziej tam przeżywał, bo już był tak zżyty, niż ja, I tak pocieszał, a ja pocieszyłam jego, nie? I to tak więc takich, <noise> takich mamy gości. Niesamowite. Tak, tak, no. Rodzinne relacje, zupełnie rodzinne. Tak i takie są i mi się wydaje, to jest, ale też tak, żeby może nie było tak bardzo dużo tej prywaty, to na pewno jest tak, że ta branża hotelarska zmienia się w ten sposób, że są coraz bardziej modne tak zwane te hotele butikowe, ale to też wynika z tego, że ludzie się tak nie chcą czuć anonimowi. Czym tak jest wiesz? hotel butikowy? No, to są właśnie takie małe hotele, w którym czujesz rodzinny klimat, w którym na przykład przychodzisz i nie jesteś taki anonimowy. U nas tak jest. No, gość przyjeżdża i tak naprawdę to mama się go pyta, a no co Pan by miał, co Pan będzie miał ochotę zjeść na ten obiad? Co pan najbardziej lubi, może zrobić to tam, to to I oczywiście no, w dużym hotelu masz tam szwedzki bufet, też możesz, możesz tak zrobić, ale masz na przykład także od siódmej do dziewiątej, prawda? Przyjdziesz dziesięć po dziewiątej i często ci powiedzą, że nie i koniec kropka. Tutaj jest zupełnie inaczej. Ktoś mówi, że no on, on tak musi niestety wstać o piątej, bo już o 6.30 zaczyna pracę. No, Mamą widą, że ja wstanę i o tej szóstej, zrobię panu to śniadanie i zrobię coś, co jest tam konkretnie dedykowane dla pana. No, jest na przykład wielki stół, już można zobaczyć na zdjęciach, i mama zmusza tych swoich gości, żeby oni jedli razem, bo uważa, że to wymusza taką interakcję pewną. Jak ktoś chce, to można jakby to rozdzielić, są też inne stoły, z dużo przestrzeni, ale zazwyczaj podaje na tym dużym, bo chcę, żeby właśnie jakoś tak ludzie no, nie mieli poczucia tak, takiej strasznej anonimowości. I my mamy bardzo dużo dyrektorów dużych firm, a jakby w ogóle mamy ciekawych takich gości, i oni no, doceniają to, bo to są. To gości, goście, którzy wracają od lat i, i po prostu są. I pewnie wracają również dlatego, że mogą nam spotkać kogoś przy tym stole. Też, dokładnie, że to nie jest tak. A wydaje mi się, że jak ktoś ma taką pracę, zresztą to chyba też mnóstwo mamy takich miejsc, nie wiem, czy to Starbucks, czy Green Café Nero, prawda, że często tam idziemy, bo wiesz, czego się spodziewać. Tutaj trochę jest z jednej strony tak, że też wiesz, czego się spodziewać, ale też z drugiej strony tak widzę, takie przywiązanie, że ci ludzie, oni też chcą mieć takie poczucie. No nie mówię, że to jest namiastka domu, bo oczywiście dom masz gdzie indziej, ale trochę tak jest. Tam jest bardzo domowy klimat. A chyba jednak gdzieś nasza psychika tak działa, że my szukamy takich, takich stref, stref bezpieczeństwa, tego, gdzie się czujemy, że, że jest coś w miarę przewidywalnego i jest podobnie. Tak. I to I... bezpieczeństwo, to bezpieczeństwo dawane jest tam też przez innych ludzi. No oni są tak, oni są naprawdę ciekawi, fajni, to jest taki, no taki bardzo ciekawy klimat agroturystyki, jednocześnie to jest faktycznie tak zrobione, że, że ten standard jest wysoki tam na tyle, że oni też pewnie gdzieś się czują, czują się dobrze. No i tak, myślę, że to jest taki sukces tego miejsca. Jest jedzenie prawdziwe, dobre, nie wiem, mamy kury, więc jajka mamy tylko od swoich kur. Chleb mamy tylko od pani. Wolne tam, kury, którym... z wolnego szczęśliwe wybiegu. Szczęśliwe kurki. Szczęśliwe kurki. No. Słuchają Wiec. Mozarta? Słuchają. Nie, krzyków moi, moi babci słuchają. I tak. Bardziej, bardziej tak. Ale tak, ale to są, ale to są też no, takie, takie kolejne jakby walory pewnie, bo, bo też ciężko teraz znaleźć takie prawdziwe jedzenie, które będzie dobre. Mamy swój ogródek, więc mamy warzywa, warzywa, jakieś takie rzeczy, które są sezonowo, to tylko od nas chleb, nie wiem, bo moja mama jest freakiem takim ekologicznym, ona po prostu, ja w ogóle nigdy w życiu margaryny, nie próbowałam do, póki tam nie skończyłam kilkunastu lat i gdzieś, bo, bo to było. Póki się nie wymknąłeś spod oka rodzicielki. Tak, tak. Nie no, tam gdzieś na pewno jadłam w szkole czy na obozach, ale tak <grym> ogólnie kontakt. w domu. Tak, margaryny. Ale w domu nie, tego nigdy nie było i to, i też takie jakby po prostu jedzenie podaje tym gościom i to mi się wydaje, że też też gdzieś tam jest jakiś taki walor, jest to plusem. Super, a jakieś inne jeszcze zwierzęta w inwentarzu żywym? Jakiś wielki pies, który w ogóle jest też mistrzem świata, bo on po prostu jest bardzo terytorialny jak to te zwierzęta i tak robi, że od razu po prostu zaznacza na, na kołach samochodów tych gości swoją obecność. Więc pierwsze Moja co fura. jest taka, tak, tak, i to jest pewna, pewna taka no, też niezręczność, ale to jest, jest do... nie, więcej nie, nie ma, to nie jest taka. taka Konie jakaś... są mechaniczne, nie obrażą się, nie uciekną i nie kopną. Tak, tak, to prawda. Może jeszcze tylko by się przydała obok gdzieś tego pensjonatu, żeby mieć jako usłudze dodatkowe. Musicie mieć słonia teraz, który by tam polewał po prostu. Na strąby. Przykład, na przykład, no. Ale nie, także to jest takie, takie ja bym każdemu bardzo jakby ten rodzaj biznesu polecam, bo wydaje mi się, że ktoś lubi ludzi, to jest, to jest jeden mimo wszystko z łatwiejszych takich, gdzie jak to jest dobrze zorganizowane, to i można na tym zarobić. Nie jest tak bardzo czasochłonne też no, trzeba o tym myśleć, ale która praca, prawda? Nie, nie wymaga zaangażowania i czasu. Są to. prace, które nie wymagają myślenia. No tak, tak. No iż tam pracę wiali, to, ale wymagają wysiłku fizycznego. Czasami wymagają e, wysiłku, który jest raczej w zakresie wysiłku umysłowego. Chociaż jak się zastanowisz nad tym wysiłkiem, to e, jest e, bardzo tak otępiający ten wysiłek. Nie ma go. Z jednej strony musisz robić coś, jest to wysiłek fizyczny, ale jest to repetytywne mhm. i de facto czujesz jakbyś e, przepracował fizycznie. No, moim zdaniem ta praca umysłowa jest dużo cięższa niż fizyczna, po prostu, tak. Jest, no, jest dużo cięższa, tak. I też często te efekty, prawda, masz tak, że jak się odrona, fizycznie jak pracujesz, to często masz bardzo szybki ten efekt, jeżeli chodzi o ten wysiłek umysłowy, on jest odroczony, więc dlatego też jest cięższy taki, bo no. trzeba się zmobilizować, zrobić, to jest, tak. A tu jest owoc twojej pracy i od razu masz feedback. Tak, tak, tak. I to też daje przyjemność bardzo dużą to jeszcze, no oczywiście, no to, to zależy, prawda, jakie kto ma aspiracje, kto, kto też, jakie ma marzenia w sobie, co chce robić, ale na Uwarunkowania, pewno... Uwarunkowania, predyspozycje. Tak, tak. To jest cały szereg rzeczy, ale na pewno wydaje mi się, że to jest taki wdzięczny bardzo e, zawód, czy jak ktoś ma pomysł na to, to jest super. Tym bardziej, że, że to też daje taką przestrzeń, no bo nie musisz tylko jakby, masz tą przestrzeń, którą możesz wynajmować, ale możesz też ją wynajmować dedykowanym grupom, więc możesz przy okazji bardzo się rozwijać, prawda, jest szereg takich grup, które prowadzą jakieś warsztaty, coachingi, to wszystko jest teraz modne, więc przy okazji i to też... też robicie? No teraz na przykład chcemy, mamy taki pomysł, ja nawiązałam kontakt ze świetną dziewczyną, która właśnie jest no, takim coachem, nie lubię tego słowa ogólnie i też już nie lubiłam na studiach, ale tak, ale ona jest naprawdę, może być taką przewodniczką duchową, ma, taki, ma, ma, ma w sobie niesamowitą energię i widzę, że taki... A jak się nazywa? O jejku, musiałabym teraz patrzeć, uważaj, bo to A, jest... Nie jest, nie jest, to... Strzelam. Paulina się nazywa i zaraz podam, zaraz sprawdzę nazwisko. Ona no nie jest... Y... Nitia nie ma takiego przydomka. Nie. nie, nie, Paulina robi masaż Kobido, który jest świetny też. Jest masaż? Bardzo... Masaż COVID Kobido. Kobido, tak się nazywa. A jak to działa? <noise> to jest chyba, bodajże, bodajże chyba japoński masaż twarzy, taki, który polega Takiegoś To jest face yoga? Nie. nie. Nie, nie, nie. To nie jest face yoga, chociaż chyba też jak... może mieć coś wspólnego z tym. No to jest ma masaż, który ja za dużo na jego temat nie mogę powiedzieć. Sama skorzystałam dwa razy. z jest taki głę najpierw głęboki masaż po prostu twarzy, który ma pobudzić twoje mięśnie w taki sposób, żeby ta twarz się z jednej strony relaksowała, z drugiej strony też, żeby po prostu ładniej wyglądała. No, no i to jest, e tak, tak. I to jest bardzo przyjemne, go się robi w takich relaks. Nie wiem, czy dobrze to robiłem. Czuję się bardziej zrelaksowany, ale piękniejszy zdecydowanie nie. To może za krótko i może nie sam powinieneś, może skontaktujecie się z Pauliną. Nie, ale właśnie tak. Także teraz mamy taki, po <śmamy> taki pomysł, żeby, żeby robić takie warsztatowe rzeczy. No i tak, cały szereg. No, na przykład mamy takich myśliwych, świetny facet, taki jest Jean-Pierre. On prowadzi największą na świecie firmę. Która... Jean-Pierre. Tak, Jean-Pierre. Tak, on, jest, on jest z Belgii, a, z Belgii czy a, a część ma też tam przyjaciół z Francji. I oni przyjeżdżają do nas od wielu lat. Przyjaźń się z jego synem, on też tutaj bywał w Warszawie. Bardzo, to są bardzo wspaniali ludzie. I oni znowu przyjeżdżają na polowania. Konkretnie tam do nas, bo w zachodnio-pomorskim gdzieś u nas na tych terenach są jakieś takie niszowe tam ptaki, zwierzęta, do których oni strzelają. Okay. Znaczy, może nie jest zbyt nie, zwierzęta. Nie, wiem, nie, nie wiem konkretnie, ale jakieś może, nie wiem, kuropatwa albo coś, czego jest dużo w, u nas w, w tym sezonie i specjalnie tam przyjeżdżają. Ale faktycznie jest tak, że no przyjeżdżają już od lat i tak naprawdę ja z tym jego synem można powiedzieć, że oni u nas spędzają kilka tygodni, zawsze jak są na wakacje. Jak byłam młodsza, to trochę jakby wspólnie dorastaliśmy się, przyjaźniliśmy, spędzaliśmy czas. Ja z nimi czasami jeździłam na te polowania, więc są takie grupy dedykowane, nie? To przyjeżdża wtedy, jest cały pensjonat tylko dla nich, ich tam jest tam, nie wiem, 13-14 osób i. No, A takie. jak było na polowaniach? Strzelałaś? Nie, nigdy. Nigdy też. Miałam taki oczywiście trochę dysonans poznawczy, no bo, no, bo, no bo gdzieś zawsze ja przy tych zwierzętach dorastałam. Nie, 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 no nie, nigdy w życiu. W nie strzelałam do zwierząt, ale oni mi tak tłumaczyli, że to jest bardziej etyczne niż zabijanie gdzieś tam tych zwierząt, bo oni potem w 100% gdzieś wykorzystywali to wszystko, czyli mięso oddawali, bo nie ze sobą nie chcieli zabierać jakieś tam poroża. Faktycznie zabierali, a skóry oni właśnie prowadzili taką wielką firmę, która wypycha zwierzęta, nawet tam gdzieś w Belwedersz, ale robią to w piękny sposób. Jest największa firma na świecie, która się tym zajmuje. I oni, um, no tak, I, i więc od początku do końca jakby to tłumaczyli, że robią to etycznie, że no, nie wiem, może nie ma co tutaj takiej dyskusji prowadzić już tego typu, ale faktycznie różne, różne grupy do nas przyjeżdżały, nie, ja tam kilka razy byłam, ale nigdy nie strzelałam i, i nie chciałabym tego robić. Natomiast nie oceniam mnie w takich kategoriach, uważam, że, że pewnie jest to jakieś takie uczciwsze bardziej w takim, no te polowania gdzieś tam funkcjonują i w Polsce też od zawsze, że jest to bardziej uczciwe niż jakieś tłoczenie, zabijanie tych zwierząt, i tak mięso, prawda, jemy i no, ja nie jestem akurat wegetarianką, więc z tej perspektywy mówię tak. Ja też nie jestem wegetarianinem, i w polowaniu brałem udział bierny, nie byłem zwierzyną, byłem po stronie tych, którzy łowili. Było to w Maroku. Zostaliśmy zaproszeni przez dyrektora prywatnej szkoły w temarze Muhammada al-Faika, tak się nazywał Muhammad al-Faik, dyrektor tejże szkoły, a także prezes Królewskiego Stowarzyszenia Łowieckiego. Pojechaliśmy um, jakieś 40, może 50 kilometrów za Temarę, to jest okolice. Jeszcze za Tamesną, czyli na południe od Rabatu. I tam są takie pagórkowate tereny. Jest zbiornik um, wodny Sidiego. Si Mulaj Sidiego? Nie pamiętam, ale w każdym razie jest zbiornik wodny, i te tereny są znane z obecności dzików. Więc. Um, Widziałem polowanie na dziki z broni, było naganianie dzików z psami gończymi, z megafonami i do tych dzików strzelano. Też mnie informowano, że one się nie zmarnują, że zostaną przekazane chrześcijanom, muzułmanie nie jedzą. No tak. Wieprzowiny, również jeśli jest to wieprzowina dzika w tym wypadku nomenom. Trochę we mnie jest tej hipokryzji, bo nie czułem się dobrze podczas tego polowania. Zwłaszcza, że zwłaszcza, że nie mieli ci łowcy tendencji do tego, żeby dzika dobijać niestety więc musiał sam sobie tam doczekać swojego końca. No ale cóż, być może to jest po prostu jakaś cecha naszego cywilizowanego, znaczy nie cywilizowanego, tylko być może właśnie cywilizacji Zachodu, gdzie już się oddaliśmy od, od tych prawideł takich, no, od śmierci też innych, innych istot no i jakoś to może nas zmiękczyło i się dokłada do tej e, hipokryzji. No tak, tak, ale właśnie to jest, jak trochę wspomnieć, czy to hipokryzja, czy obłuda, nie, nie chcę bronić nikomu w odczuwaniu tych emocji i uczuć, no bo oczywiście. ja też nie jest dla mnie miłe, jakby miłe dla oka oglądanie gdzieś jak jakieś zwierzę tam kona i to jest prawdą, no ale jednocześnie przyzwalamy na to, chodzimy do supermarketów, kupujemy prawda, nie wiem, mięso od kur czy, czy, czy świnek, które są w warunkach, nie, nie chcę używać jakby słuchanie humanitarnych w kontekście zwierząt, ale już powiedzmy, że skoro tak rozmawiamy o tym wymiarze etycznym, to sobie na to pozwolę. No więc ta obuda jest ogromna, tak? No, no, no jakby jesteśmy w większości mięsożerni, to, to mięso funkcjonuje w naszym jadłospisie w jakiś sposób. Trzeba, trzeba je zdobywać i albo może to być na polowaniu, gdzie to zwierzę ma też jakby równe szanse, mimo wszystko w miarę, tak? Na to, żeby, żeby przetrwać albo możemy udawać, że jest lepsze takie mięso, które jest tam gdzieś, gdzie to się rodzi w, w, w niewoli to zwierzę. Jest bardzo często w skrajnie takich, no, złych warunkach, bo, bo nawet jak mówimy, nie wiem, o dwóch czy o trzech metrach kwadratowych, to żadne zwierzę pewnie do momentu tej śmierci też by nie, nie chce w, w ten sposób żyć. No i to tak, tak więc taka obłuda, jest i faktycznie, szczególnie świat zachodu, prawda, ma to do siebie, że zresztą nawet to, to tak naprawdę teraz jakby przykład Ukrainy i, i nie wiem, czy to. Czy to postawa Niemiec w tych pierwszych dniach, czy, czy części innych państw, prawda, pokazała, że to faktycznie z jednej strony tutaj mowa o takich wielkich hasłach, które są rzucane, a z drugiej strony ja przynajmniej miałam takie poczucie, że jakby Ukraina zgodnie z tym planem, prawda, bardzo szybko upadła, to każdy by przeszedł do tych interesów i do, do dealowania z Rosją takiego, jak to było i że część tych polityków przynajmniej tylko na to czekała. A tu już mówimy o ludziach, nie? to wszystko... Tak, jest bardzo e, kwestionowalny. Wydaje mi się, że Zachód zawsze ma taką perspektywę bycia daleko. Tak. Że pewne rzeczy już są pase, regularna wojna jest pase, to u nas się nie dzieje. Może jakiś zamach, prawda? Ale to, to jest pewne wynaturzenie, powiedzmy, i przechodzimy nad tym i zapominamy. No i, i, i tak jest. Dobrobyt w jakiś sposób przy, przytępia zmysły, ale mówiłaś, że w Agro, e, agroturystyce przyjęliście rodziny ukraińskie. A tak, tak. My, my faktycznie mamy sporo osób. Teraz już dokładnie nie jestem pewna, bo wiem, że część z tych osób wróciła na Ukrainę. Trzy takie panie, które okazało się, że te domy gdzieś stoją całe na szczęście, i one były właśnie pod Kijowem, teraz jest tam w miarę bezpiecznie. Ale faktycznie przez moment było ponad 20 osób. Um, to jest też tak, że, no, oni też oni się czuli dobrze, bo byli po prostu między sobą. Mama, dlatego tak zrobiła, żeby cały pensjonat zostawić dla nich. No i musiała zadbać po prostu z tatą, to pytała się, co oni jedzą, jaka tam jest do zrobienia lista zakupów, musieli tak średnio co dwa dni jeździć. Pielmieni robiliście? <gry> nie, czy to panie robiły tak, one tam sobie gotowały takie swoje rzeczy. Ja nie, ja nie jadłam osobiście tych, które robiły, ale też miałam w Warszawie u siebie pięć starszych osób i to przez spory okres. Teraz już wyjechali do Wielkiej Brytanii, wiem, że są bezpieczni, jestem z nimi w kontakcie. No tak, to było takie bardzo ciekawe, bo ja trochę się bałam, przyznam szczerze, jak no jak zobaczyłam jaka to jest skala, też byłam na granicy w tych, tak naprawdę po, po w trzecim tygodniu tej wojny w Drohobyczu. No, i jak zobaczyłam naprawdę ilość tych osób, i też taką wtedy, no można, jakby to wszystko, była ogromna próba zorganizowania tego przez Polski, przez Polaków, bo już to nie był w ogóle polski rząd, tylko głównie harcerze, jakieś tam osoby dobrego serca, które przyszły. Oddolna inicjatywa tak, narodowa. Tak, tak dokładnie. Głó głównie oddolna, a z drugiej strony, no byłam tym przerażona, bo miałam poczucie, że tego się nie da tak ogarnąć. To znaczy, że to będzie szereg problemów później. Później mieliśmy ten moment tam Polaków, którzy otwierają swoje domy, wielkie w serca, i to było też piękne, ale potem bardzo się bałam, co będzie za chwilę, bo jeżeli to się jakoś wszystko będzie przedłużać, to też wiadomo, że. No, no, tak jak u nas, nie wiem, ja też ja oddałam swoje mieszkanie, ale nie, nie byłam w tym mieszkaniu. No, było pięciu starszy, pięć starszych osób z Ukrainy. Oni też sami sobie, ja tylko im zapewniałam, po prostu, żeby mieli e, mieli co jeść, jakieś po prostu wszystkie, wszystkie te rzeczy, które były potrzebne do życia. Ale wyobrażam sobie, że byłoby zupełnie inaczej, gdybym miała przez pięć tygodni mieszkać na jednej przestrzeni, tak? I też trzeba się dogadać i, i bałam się bardzo tego, jakby też no, kończąc tą psychologię, że jakie mogą tutaj wyjść problemy za moment, prawda? A miałeś to... świadomość tego, właśnie patrzyłaś na ewentualne scenariusze, które mogą zaistnieć. Tak, tak, bardzo się bałam, bo też i jakby ta historia polsko-ukraińska nie jest taka, można powiedzieć, bardzo jednowymiarowa. Teraz Właśnie mówimy o... To wychodzi. Tak, tak, teraz mówimy o braterstwie, o tych wszystkich sprawach, ale wiadomo jak to jest, prawda, że z, z gościem w domu też, jak jest do jakiegoś tam momentu, to super, a później taka nasza natura też, jak jakiś taki terytorializm się odzywa, no ale wygląda, wygląda na to, że, że jakoś tak próż tam może jakiś prowokacji na małą skalę, które się pojawiły, to jest, to jest wszystko w porządku na ten moment i też Sporo osób zaczęło wracać na Ukrainę, więc jakoś tak się, ja się bałam, bo jak słuchałam jakichś ekspertów zachodnich, nawet już nie przytoczę nazwisko, oni mówili, że to może być nawet 10 milionów osób, że teraz mamy 3 miliony, a że to bardzo, prawda, że, że to będzie tak krwawy konflikt, który będzie tak długi, że będą Rosjanie chcieli po prostu zastraszyć, skoro nie mogą zająć tych terenów, to będą chcieli tych ludzi stamtąd wypłoszyć, no to pomyślam sobie 10 milionów, ok, ale to już jak to wszystko zrobić, nie? Tak to jest e, tym bardziej bardzo chwalebne, że po prostu się udzielacie w tych rzeczach. No myślę, że taki jest odruch. My też z nami mieszkała Nataszka. Ja mówię na że go, miałam go posie przez kupę lat, która mieszkała w moim domu rodzinnym. No, Byłam z nią bardzo zżyta. Że ona mieszkała jak członek rodziny. My razem jedliśmy śniadanie, obiady, kolacje, Pracowała z moją mamą, zresztą jest w podobnym wieku. Znam się z jej córką i bardzo się z nią lubię, z Anią, więc nawet jak jechałam na granicę, to tam próbowałam pieniądze i przekazywać, trzeba było takie robić. Nie, nie będę o tym opowiadać, bo nie chcę nikomu zrobić problemów, ale uda, udało się. Teraz już wiemy, że można tam to robić przez taki tam system. Jest, mój kuzyn to ogarnął i po prostu tam się podłączył do telefonu, więc da, da radę i te pieniądze też da radę się przekazywać. Nawet teraz będziemy próbowali Nataszkę w Hersoniu i będziemy próbowali tam stamtąd ją wydostać po prostu. Ona tam była. wyjechała, w co, tam, wojnie? Nie, ona, ona tam wyjechała, bo jej mama zachorowała, więc już wyjechała przed wojną. Jak już wiedziała, że ta wojna jest, to mogła mogła wyjechać z Chersonia, ale nie chciała, no bo tam ma starszą mamę, męża, tylko córkę wysłała po prostu, ale znowu jej córka jest, też ma chłopaka, Romana i tam bardzo wspierają. Wożą tam dary do konkretnych jakichś jednostek wojskowych, do Kijowa, więc też zostali na Ukrainie. Mogła przyjechać, no wielokrotnie też przecież przyjechałaby do mnie, czy do domu, do mamy, oni po prostu nie chcą. No i Natasza tak, została w tym hersoniu, ale już teraz e, tak płakała, już mówiła, że już jest bardzo ciężko. Nawet wczoraj z nią rozmawiałam, to mówi, że już jest tak, e, no, że tak dra dramatycznie, że to już jest nawet tak psychologicznie, to, że całe noce po prostu te rakiety gdzieś latają, uderzają też w obiekty cywilne, że to jest takie, no, życie w permanentnym stresie, strachu, prawda? I też pewnie, do, do, do jest tak, że do pewnego momentu jesteśmy w stanie to wytrzymać. Więc, e, więc tak, będziemy próbowali jakoś stamtąd ją wydos, wydostać, jej córkę. Są, wiem, że autobusy humanitarne z Hersonia wyjeżdżają, ale to jest dosyć ryzykowne, bo też są często ostrzeliwane. Więc, więc jeszcze nie wiem, jaka będzie droga najlepsza. To już oni się tam zorientują, bo, bo ja takich informacji nie mam, ale może się uda i, i właśnie ją przewieziemy. A co potem? Czy ona wróci do pracy? Czy... Jeżeli ja myślę, że. Na razie to ona nawet nie wie, czy chce opuszczać Ukrainę, bo ona chce być przy swojej córce. Zania ma tam 27 lat i ona po prostu pewnie będzie chciała być blisko niej. A jeżeli by chciała, to tak, to oczywiście no, byłoby super. Gdyby chciała z nami tam żyć z powrotem. Tak, no myślę, że i, i moja mama i ja byśmy bardzo chciały. Ale, ale no, one są też można powiedzieć, takimi nacjonalistkami ukraińskimi. To też nie jest tak, że ta Ukraina, prawda, bo ona też była bardzo podzielona teraz. Teraz gdzieś tam jest taki jeden duch, to braterstwo to ogromnie czuć, ale no było, było, było różnie, prawda, przed tą wojną. było część Ukraińców, którzy mieli taki stosunek, których też ja znałam prywatnie, prawda, że no, czy Ukraina, czy Rosja byle byłoby w miarę dobrze się żyło i takie braterskie narody. No teraz to jest już zupełnie inaczej. A u nich to faktycznie mąż, mąż Nataszki, no to jest taki, chyba żołnierzem jest ukraińskim, i on od zawsze był taki bardzo mocno przywiązany. I też już jak był Donbas i tak dalej, to, to, to myślę, że może będą chcieli zostać po prostu. Tak też słyszałem wiele takich decyzji, takich e, oświadczeń, że Ukraińcy po prostu zostają tam u siebie. No, nawet ta skala, którą widzimy, że to, że zostają, ale też spójrz, jak wielu ich wraca. No, my przecież już mówimy o jakichś setkach tysięcy Ukraińców, którzy nie musieliby, to są mężczyźni. No, jak spojrzymy na te niektóre miejsca zapalne, to można powiedzieć, że oni, no. No, i coś, że jadą na pewną śmierć, ale gro z nich, a, a, a też są tacy ochotnicy, prawda, którzy jadą i którzy zostali wywiezieni tam do Mariupola, bo, bo chcieli i chcieli tam konkretnie. No, myślę, że też nie byli na tyle nieprzewidywalni, nie już wtedy ta sytuacja była straszna i też jeżeli chodzi o sytuację humanitarną, a jednak pojechali. No, to jest wielkie bohaterstwo, bo. Tak, zwłaszcza, że to jest sam front, no i wiemy, co teraz się dzieje, i że to miasto jest tak naprawdę zrównane z ziemią i jest stracone. Jak, jak ten konflikt wybuchł, to myśmy pracowali faktycznie przez pierwsze dni po 16 godzin i cały czas potrafiłam mieć 8 godzin anteny, cały czas, więc dzwoniłam tam do ludzi takie maratony. No i z jednej strony miałam poczucie, że to jest taka misja i coś wspaniałego, że, że mogę w tym uczestniczyć, mogę o tym mówić, ale zauważyłam, że później po kilku tygodniach, potem już mniej pracowaliśmy, kolejny tydzień to pracowaliśmy po 12 godzin, kolejny tam po 8, już było trochę lżej. Natomiast, no, no bo ja też rozmawiam z tymi ludźmi, czyli dzwonię nawet jak dzwoniłam do Hersonia, to no, to są takie opowieści, które nagle słyszysz od tego człowieka, ta, który tutaj kogoś stracił, który ci płacze, że te dzieci tam pomordowane. I to człowiek przyjmuje do siebie, przekazuje mhm. dalej, ale zauważyłam, że miałam takie, zaczęłam mieć stany lękowe do tego stopnia, że ja już tak widziałam nawet gdzieś w telewizji wiadomości, to już krzyczałam w domu, żeby włączyli te wiadomości. Jak już wychodziłam, to tak nie chciałam mieć żadnej styczności z tą informacją, bo, bo ja wiedziałam, że zaraz albo się popłaczę, znowu wyjdę tutaj, utrzymujesz ten poziom taki, w miarę chcesz profesjonalnie przekazać informację, więc nie płaczesz na tej antenie, a i tak mi się zdarzyło kilka razy, a tu jeszcze właśnie później no, no, no też człowiek jakby tym żyje i jest w stanie X informacji przyjąć, a potem już nie chce twój jasne, organizm, twój jasne, umysł to jest po prostu się odmowa odrzut tych informacji, tych emocji, bo już po prostu jest pewna bariera. Zresztą wiadomo, że nie trzeba być na froncie, żeby doznać stresu pourazowego. Tak. tak. Więc to dotyczy też i, i dziennikarzy, i operatorów dronów, i osób, które no nie są koniecznie na linii ognia. No dokładnie, a tu jeszcze jest to, że właśnie tak dużo tych przyjaciół, że z tego, że z tego mojego radia od nas też tam jadą i też mam takie poczucie, że to bardzo właśnie mocno przeżywam w sobie. Więc to było no, to była ta druga strona medalu i, i dzisiaj też takim miałam, jak sobie pomyślałam, że oni tam są, jeszcze się bronią i to jest takie heroiczne. To, no, taki trochę człowiek tak żyje w dwóch światach, jest zawieszony tutaj, ja tak funkcjonuję, coś robię, prawda, sobie na, na co dzień, co mam robić, a za chwilę, jak sobie myślę o, o tym świecie teraz tam, który jest, prawda, i to są często dużo młodsi ludzie ode mnie, to jakby głowa tego nie chce przyjmować i serce tym bardziej. To jest, takie... jest to niewyobrażalne, tak. No, ale, nie wiem, tak się trzeba modlić i mieć nadzieję, że to po prostu nie będzie na darmo już to, co się stało i... Bo już można dać pieniądze teraz Ukrainie na odbudowę, modlić się, żeby po prostu jakoś Rosja stamtąd wyszła, ktoś poniósł odpowiedzialność, ale tych żyć się nie zwróci. Tym ludziom już jest ciężko coś powiedzieć. U nas nawet w pensjonacie to akurat obok u takiej sąsiadki była kobieta też, która mówiła: No to będę jechała tam do syna, bo chcę go trochę wesprzeć. Tam w czymś pojadę z powrotem, bo chyba właśnie był w Kijowie, a już później, po na następny dzień powiedziała, że on już pojedzie, ale pochować syna, bo się dowiedziała, że on zmarł. I to jest taki jakby poziom i próg bólu, jak ty widzisz tą kobietę, nie jesteś w stanie nic jej powiedzieć, bo, bo co możesz, a jednocześnie też, no, no... tak, no wtedy miałam tylko takie poczucie, że jej życie już się skończyło i cokolwiek ja bym nie powiedziała i nawet jak się Ukraina odbuduje, no to już jej dom, jej serce się nie odbuduje w tym sensie, bo już jej nie odda życia, tam 25-letniego syna. Wtedy tylko obecność, bycie z taką osobą. Tak. Hmm. Ale... Coś przemija, ale i będą się rodzić nowe żywoty. Cały czas się rodzą. Mam na przykład takiego bardzo fajnego księdza znajomego w Charkowie znowu. To jest ksiądz Stasiewicz. I on, wspaniały człowiek, naprawdę w ogóle taki. Bardzo polecam też rozmowy z nim. Ksiądz Stasiewicz, muszę jeszcze nazwisko zaraz sobie przypomnieć, ale już to nazwisko wystarczy, jak się wpisze, w Charków. Tak, to on zawsze tak opowiada. Chociaż opowiada z, jakby, no, z takim rozdartym sercem. Mówi o tym, że siedmioletni parafian jego tam dziecko gdzieś przez. Zmarło od uderzenia tam rakietą. No Z drugiej strony zawsze mówi tak pozytywnie, no ale w podziemiach urodziło nam się dzisiaj kolejne dziecko i tak dalej. I, przy tym, i to są takie, no tak, bo to pokazuje, że rodzą się dzieci, jest nadzieja i, i, i ta Ukraina będzie żyła. tak, Do, dopóki, dopóki te dzieci będą się tam rodzić, dopóki ci ludzie będą, no tylko, tylko skala tego bólu i koszt tego to jest. Mm, tak, nie, nieopisane. A co z tymi ludźmi, którzy. Mimowolnie, wolnie, znaczy, którzy z własnej woli jadą na Ukrainę. Właśnie, kogo tam, kogo tam mamy? Mimo, mimo tych zniszczeń, tej, tej, tej że faktu, że to jest przecież wojna. No właśnie, to jest niesamowite, niesamowicie ciekawe, bo też się zastanawiałam nad tym, jak. No bo pewno jest łatwiej, nie wiem, osobom, które są same, nie mają jeszcze dzieci, prawda, i podejmują taką decyzję, że wracam, bo chcę bronić swojego kraju, bo jest ten odruch, odruch taki patriotyczny, ale przecież wracają, nie wiem, ojcowie wieloletnich rodzin, które tutaj, wielodzietnych rodzin, które, którzy mają, nie wiem, małe dzieci, dwu-, trzyletnie, ja sama znam takich mężczyzn, no i to jest też taki już akt odwagi, bo, no bo masz odpowiedzialność, prawda, za tych małych ludzi, a jednak decydujesz się i tutaj to państwo jest, nawet przekładasz nad swoją rodzinę. Więc no jakiś taki niesamowicie, niesamowicie duży odróg, no Tego braterstwa, patriotyzmu, ale to chyba też jest, wydaje mi się, no niesamowita zasługa. To nie chcę jej przypisywać absolutnie jednemu człowiekowi, prezydentowi Ukrainy, ale postawa Wołodymyra Zamańskiego i tak jakaś prawda, która przez niego przemawia, bo myślę, że każdy się zgodzi, że to fenomen taki, który się zadział tutaj na naszych oczach, ale też takich sportowców, nie wiem, brać jak liczko, tych wszystkich osób, które właśnie czy, czy to zdecydowały się zostać, czy wróciły, no też, też pewnie tak działa mobilizująco i dodaje odwagi. I są jeszcze też nie tylko Ukraińcy. To tak, Białorusini. to są całe, oczywiście. Są Francuzi, Białorusini, przecież osoby z Ameryki, jacyś tam żołnierze na spoczynku z Wielkiej Brytanii. Są Polacy przecież, którzy pojechali z bronią. I... wiesz ilu? Oj, no nie chciałabym przekłamać, ale nie sądzę, żeby to była jakaś bardzo mała skala. Ja sama mam wśród swoich znajomych na Facebooku osoby, które wiem, że są i wiem, że walczą. Nie tylko, że pojechały po prostu, tylko, tylko po prostu z bronią walczą na froncie. Więc, więc myślę, że trochę, nie, nie, nie chciałam tutaj przez... Myślę, myślę, że gdzieś takie dane są do sprawdzenia, bo przecież mieliśmy nawet ten kazus tutaj karania ewentualnie Polaków, prawda, za to, że jadą i walczą w, w, w obcym kraju, tego też co zrobić, kiedy tam się jakąś popełni zbrodnię, ale też zobaczmy, no są tacy Polacy, którzy na przykład wyjechali, zakochali się w, w, w kobiecie z Ukrainy, czy w ogóle w całej Ukrainie, zdecydowali się zostać. To są nawet nasi przyjaciele z radia, to są ci dziennikarze, którzy kilkadziesiąt lat, na przykład ponad 20 Lat spędzili na Ukrainie, i to Polska była tym drugim domem przez ostatnie 20 lat, do którego przyjeżdżali na chwilę. Tam mieli mieszkania, tam mają narzeczone, tam mają swoje życia. No i pytanie, właśnie, czy oni, czy, czy no, no gdzie jest to ich poczucie tożsamości i tego domu, bo być może już tam, prawda, skoro tam mają swoje dzieci i tam mają swój dom i teraz w jakiś sposób, nawet chyba jakiś był prawnie teraz taki. Taki problem, tak, czy co zrobić z tymi Polakami, którzy już tam mają swoje rodziny i oni de facto jadą tam bronić swoich domów. Jak mają być traktowani, jeżeli chodzi potem o, o, o prawo. Właśnie tu. prawnie, to jeżeli oni są obywatelami Ukrainy, to pewnie łatwiej, ale pewnie nie są zawsze. Nie są, tak, często nie są obywatelami. To jest pewien szkopu prawniczy do tak. rozwiązania. Ale istotne jest to, że ta ofiara życia, że to jest de facto walka życia z um, antytezą z życia. Nie chodzi tu o śmierć jako, jako zjawisko, bo moim prywatnym zdaniem, śmierć jest elementem zbioru, jeśli można nazywać życie zbiorem, ale jest, um, jest elementem um, podrzędnym względem życia. Nie jest um, czymś zewnętrznym, tylko jest pewną manifestacją i dynamiką życia. Ale mamy walkę właśnie życia z, z zachowaniami, czy powiedzmy z ideologią też zaprzeczającą życiu. Tak. Nie chołbiącej nie, nie ży ży życia właśnie. Tak. Ale każdy z nas w jakiś sposób próbuje celebrować życie, i zastanawiam się, jak ty robisz to poza prowadzeniem agroturystyki, poza byciem dziennikarką, poza pomocą naszym ukraińskim sąsiadom. Co właściwie robisz? Lubisz jeździć na rowerze? to lubię jeździć na rowerze, ja w ogóle lubię, spędzać czas ze znajomymi bardzo, więc mam cały szereg, ja też jestem taką osobą, która kocha życie, że kocham przyjemności, kocham spotkania ze znajomymi, bardzo często robię takie imprezy w domu, na przykład, gdzie dużo gotuję, więc zapraszam wtedy koleżanki albo, albo też jak robimy jakąś taką imprezę mieszaną, to często jakieś pary i wtedy na przykład gotuję przez cały dzień, żeby na wieczór zaprosić, bardzo mi to sprawia dużą przyjemność, w ogóle gotowanie, można powiedzieć, że to jest taka pasja, bo mam wrażenie, że to jest, no właśnie, rozmawialiśmy o tym o tej odroczonej nagrodzie. Mam poczucie, że z gotowaniem jest super, bo zaczynasz coś robić, kończysz, bardzo szybko masz efekt, jeszcze często taki przyjemny, bo jak ktoś lubi jeść i udać się coś smacznego ugotować, to jest bardzo przyjemne. Więc gotowanie jest na pewno taką rzeczą, która mnie relaksuje. Jeszcze jak mam dla kogo, nie wiem teraz na święta, to jest. Bo także zrobiłam kilka ciast i mnie nie do nie męczy. To mi sprawia, moja głowa odpoczywa, mam wrażenie. Okay, a przy, tak, A przy okazji coś dobrego, więc na pewno to jest to znajomi, tacy prawdziwi przyjaciele, przy których odpoczywam. Mogę się z nimi pośmiać, więc ja bardzo dużo czasu też spędzam po prostu z osobami, które kocham, czy, czy w moim domu rodzinnym, tam mam przyjaciół, sąsiadki, czy, czy właśnie tutaj u siebie w mieszkaniu. A z takich pasji, no ja mam też tak, że to ta, ta moja praca to jest moja pasja, więc mi to sprawia bardzo dużą przyjemność, nie wiem, jak prowadzę programy blisko wschodnie i widzę, że ambasador Palestyny na przykład organizuje jakieś spotkanie gdzieś u siebie ja mogę tam pójść i porozmawiać chwilę z jego żoną, nie spędzić czas, to też jest jakby element mojej pracy, prawda, bo zdobywam ko kolejne kontakty, bo się dowiem, co tam słychać, nie wiem, w strefie gazy konkretnie od pana Mahmuda, a z drugiej strony to jest przyjemność dla mnie ogromna. Wielkie szczęście, że mogę tam być i... I tak spędzić czas, więc. Jestem pewien, że Jego Ekscelencja też jest e, uraczony. A, no nie wiem, ale chciałam Ci dziękuję. Nie będę mówić za niego, ale, ale bardzo go szanuję i, i lubię i, i mam nadzieję, że też tą sympatię dzieli. Jak długo jest ambasadorem w Polsce? Ojejku, no ja go znam od kilku lat. Nie wiem, jak długo jest, ale wiem, że wspaniale mówi po polsku, więc to jest bardzo też ciekawe. On po prostu się chyba na, nauczył. zapytać. Może warto byłoby go zaprosić, bo to jest wspaniały człowiek, bardzo Zdecydowanie. ciekawy. Obawiam się tylko, że wtedy podcast mógłby być poprowadzony po arabsku. To znajdziecie tłumacza i będzie ciekawie dla. Może też traficie nie, nie, do nie, nie, arabskiego nie, nie. Powoli, bo zaczynam widzieć, że się rozdwajam i to jakieś rozdwojenie jaźni to za dużo. <grytanie> Na tym coś wybierzemy. Albo. Po polsku, albo będziemy rozmawiać po arabsku. Zobaczymy, zobaczymy, ale powiedz, jak można cię odnaleźć w rzeczywistości wirtualnej i realnej, żebyś mogła też to ciepło domowe i swój ekstrawertyzm zupełnie urzekający też udzielić innym. Tak, tego ekstrawertyzmu jest czasem za dużo. Mam wrażenie, że czasem ludzie się czują tak zaatakowani. Coś chcą im powiedzieć miłego, o coś zapytać, i że to jest taki po prostu ekspresja, że się czują zaatakowani. Jak ktoś jest introwertykiem, to jest często takie pierwsze zdarzenie. Potem już jest w porządku, ale pierwsze jest takie. Ja tak naprawdę nie prowadzę żadnych takich mediów publicznych. Na pewno można, i tutaj polecę znaleźć pensjonat mojej mamy, to jest agroturystyka Florentyna i tak się nazywa, moja siostra się tak nazywa: Florentyna. Widzie? I to jest Obryta, taka jest malutka wioska, to jest w Pomorskim, ale na pewno warto tam, tam się wybrać, jak ktoś chce odpocząć, po prostu mieć takie poczucie zupełnie takiego, nie wiem, detoksu właśnie od miejskiego życia, takiego zgiełku, to, to, to tam warto. I tam jest taka rodzinna atmosfera. Na no, mnie to najłatwiej znaleźć tak naprawdę w Radiu net, bo ja tam spędzam najwięcej czasu, więc czy u nas na portalu, czy na YouTubie. Masz stałe gdzieś... audycję. Tak, tak. Mam stałe, chociaż kiedy? teraz to już się wszystko miesza. Teraz będę miała te audycje prawdopodobnie między 12 a 13, to będą te kuriery i też między 16 a 18. Ale w zależności od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja na Ukrainie, to też, też pewno będę się pojawiała jakoś tam w ciągu dnia w jakiś lukach, czy w przerwach. No i chyba za jakieś 40 minut będzie można cię usłyszeć, tak? Tak, nawet wcześniej, nawet za 10 zaraz będę pędzić, zaraz muszę zamówić taksówkę i jak mi się uda dojechać, to od razu już tam czeka Paweł Rakowski, to cały czas ten Bliski Wschód gdzieś nam się tutaj przyplata, bo my też będziemy rozmawiali. O. Coraz bliższy Bliski Wschód. Tak. Jaśmina Nowak, The Human Story. I Maciej Jastrzębski.